Święta wielkanocne nadejdą za niespełna 2 miesiące. Jednak dla wrocławskich seniorów to szansa już dziś na spotkanie i wspólne przygotowywanie się do świąt. Wrocławskie Centrum Seniora zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu warsztatów artystycznych, na których seniorzy przygotowywali wielkanocne palemki. Chętnych do udziału w spotkaniu nie brakowało. Zainteresowanie jest dosyć duże, ale zawsze się pomieści jeszcze większa ilość ludzi, także bardzo prosimy o udział w wszystkich warsztatach i w zajęciach w przestrzeni trzeciego wieku na Placu Solidarności. Naprawdę jest to piękne miejsce, życzliwe i te wszystkie materiały, które dzisiaj były na warsztatach, są zakupione przez Centrum Seniora. Przygotowanie palmy podzielone jest na kilka etapów. Dziś uczestnicy warsztatów zajęli się stworzeniem elementów ozdobnych. Jeśli chodzi o robienie palm, najpierw trzeba się zaopatrzyć w trzcinę, która jest pierwszym elementem palmy wielkanocnej, następnie bazie, które się ładnie wkomponują w tą trzcinę. Później robimy kwiatki różnego rodzaju i na koniec łączymy. Nawet nie liczyłam, że będzie tylu chętnych i takich pojętnych, bo panie bardzo szybko chwyciły technikę robienia kwiatków. Tym razem były to na razie najprostsze kwiatki. Na przyszłe zajęcia będziemy składać palmy. Dla mieszkańców Wrocławia w wieku emerytalnym takie spotkania to szansa na spędzenie czasu w sposób ciekawy, ale również na nawiązanie nowych znajomości. No proszę spojrzeć, jak tu się miło siedzi, rozmawia, dowcipkuje. Planujemy różne rzeczy i to jest taki miły czas na spotkanie się wspólne. Bardzo wartościowe, naprawdę. I przynajmniej człowiek nie nudzi się w domu, tylko przychodzi tutaj i razem, wspólnie. Bardzo fajnie jest. Bardzo nam odpowiada właśnie te spotkania właśnie w takim gronie przyjaciół, bo tak to trzeba nazwać. Ludzie się otwierają. Przede wszystkim spotykają się z innymi. Integracja jest bardzo ważna, bo też spotykamy się nie tylko z seniorami, ale też i z młodzieżą i z dziećmi, bo też do przedszkoli chodzimy i tutaj też młodzież przychodzi. I mi się wydaje, że samopoczucie wtedy seniora jest takie, podbudowuje każdego. Po skończeniu wielkanocnych palm w ramach warsztatów artystycznych seniorzy będą wykonywać zajączki i pisanki metodą sznurkową. Wszystkie wykonane ozdoby uczestnicy mogą zatrzymać. Każdy, kto zrobi palmę, zabiera z sobą i może iść z nią do kościoła i święcić. Aktywności, które mogą wybrać osoby starsze, jest dużo. Poza zajęciami plastyczno-artystycznymi Wrocławskie Centrum Seniora organizuje spotkania z poezją w saloniku literackim, prelekcje dotyczące zdrowia czy warsztaty aktorskie. Echo 24, Anna Rakowiecka-Smarz.